uczestnicy tej modlitewnej wspólnoty. Otwórzmy się na Słowo Boże zawarte w dzisiejszych czytaniach. Pierwsze czytanie to fragment księgi proroka Ezechiela. Jak słyszeliśmy, wizja zrastających się kości, bardzo sugestywna, ale też trudna do interpretacji. Kości są wysuszone, martwe, ale gdy dotyka je moc Boga, zaczynają się ożywiać i przeoblekać ciałem. U Ezechiela te rozrzucone kości oznaczają rozproszenie Izraela wśród narodów. Na nim wysuszone kości leżą od dawna w miejscu, gdzie niepodzielnie panowała śmierć. Pada pozornie naiwne pytanie: Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedź jest wymijająca. Panie Boże, Ty to wiesz. Żaden człowiek nie jest w stanie przywrócić życia ani sobie, ani komukolwiek innemu. Bóg może jednak to uczynić. Ten, który jest Panem życia i śmierci, może umocnić więź łączącą pokolenia, łączącą rozproszone narody, nadać duchowy sens i utrwalić drogę życia tych, którzy odeszli. Nagrodzić starania żyjących, aby prochy przodków nie szukały się po świecie, ale znalazły schronienie w miejscu wszystkim znanym i drogim. Stoimy dziś przed Chrystusowym ołtarzem jako ludzie, którzy wierzą, że jest jeden Bóg i jest Jego Syn jednorodzony, który na krzyżu zbawił świat. Wyciągnął go z niebytu śmierci i przeniósł na wyżyny wiecznej szczęśliwości. To w Chrystusie jest nasza nadzieja. Przez całe życie słyszymy, że największe szczęście czeka nas po śmierci. Że Chrystus, z którym związaliśmy się na ziemi, kiedyś otworzy przed nami ramiona i wskaże miejsce przygotowane od wieków. Jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A jako wskrzesze w dniu ostatecznym, mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Jakże to podnosi na duchu? Dobry Bóg myślał już o nas, stwarzając świat. I gdy powołał nas do życia, to po to, byśmy je mieli na wieki. Modlimy się dzisiaj, by ogarnął świętej pamięci hrabinę Beatę Ostrowską-Harris, której ciało złożyli na cmentarzu parafialnym w Krychówku. Spojrzeniem pełnym miłosierdzia i rozjaśnił wszelkie cienie jej ludzkich słabości. Jesteśmy pewni, że Chrystus skupia się na dobru, dostrzega jak nikt inny, najmniejszy nawet odruch miłości, poświęcenia. Ufamy też, że tych dobrych czynów dokonanych przez zmarłą, otaczaną dziś przez nas modlitwą jest dużo, że z całym ich naręczem stoi oto u bram wiecznego życia. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, niech z wysoka spogląda na ziemię, którą pozostawiła, na swój ukochany pałac, na bliskich, którzy podejmują jej dziedzictwo, a dobry Bóg niech strzeże i pomnaża wypracowane przez nią dobro, by budziło zainteresowanie, inspirowało do działania i przez to kształtowało w jakiejś mierze naszą przyszłość. Żegnamy Beatę Ostrowską-Harris, hrabinę,
która nie lubiła jednak, jak się ktoś do niej zwracał, używając tego tytułu. Nosiła imię Joanna, ale go nie używała. A przez rodzinę i przyjaciół była nazywana Bibi. Przyszła na świat 2 września 1931 roku. Jej ojciec to hrabia Krystyn Ostrowski, właściciel rozległych kruczewskich dóbr liczących przed wojną 20 tysięcy hektarów. Dyplomata, matka to Wanda z Kartów, artystka, malarka i córka zamożnego przemysłowca. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku wraz z ojcem, który pomagał w całej akcji, została zabrana i wywieziona z Polski w konwoju ze złotem, zdeponowanym w polskich bankach. Przez Rumunię, Konstantynopol i Bejrut dotarła do Paryża, a po jakimś czasie do Londynu. Pod Londynem uczęszczała do szkoły podstawowej prowadzonej przez siostry zakonne. Potem uparła się, że zostanie aktorką i rzeczywiście, wbrew woli bliskich, rozpoczęła naukę w szkole dramatycznej. Musiała jednak ją opuścić, bo nie wykazywała w tym kierunku większego talentu, sama to przyznawała. Nie przejmowała się jednak niepowodzeniami. W Chelsea otworzyła więc kawiarnię, a potem drink bar. Tam poznała Rodneya Harrisa, przyszłego męża. Wzięła z nim ślub i przeżyli razem 40 lat. Mąż także spoczywa już na krakowskim cmentarzu. W świętej pamięci hrabina urodziła 3 dzieci, a gdy się usamodzielniły, zajęła się handlem antykami. Po matce odziedziczyła niechęć do gotowania i przez cały czas była silna, przekorna, niezależna. Siostra zmarłej, starsza o 12 lat, relata w czasie wojny wolontariuszka w szpitalu altańskim w Warszawie, potem dziennikarka w radiu BBC, zmarła w Kruczewie w 2000 roku i jest pochowana na krakowskim cmentarzu. Niezbyt dobrze się rozumiały ze świętej pamięci Beatą, ale kochały się. Patrząc z ziemskiej perspektywy, największą zasługą świętej pamięci hrabiny Beaty Ostrowskiej-Harris było uratowanie pałacu w Kruczewie. Piękna, pokazała, barokowa budowla, nazywana Perłą Podlasia, została wzniesiona przez Wiktoryna Kuczyńskiego prawie 300 lat temu. Wiktoryn powiększył rodowy majątek i dorobił się na handlu zbożem i drewnem spławianym Bugiem do Gdańska. Zakupił dobra kruczewskie, ale był też fundatorem innych budynków sakralnych. Sfinansował wewnętrzny wystrój m.in. głównego ołtarza oraz posadzki w katedrze i był fundatorem kościoła sióstr benedyktynek w Kotliczynie, a także kościoła i klasztoru dominikanów w Krzeszlinie. Autorem projektu pałacu w Kruczewie był Concelli Boni, włoski architekt pracujący dla książęcego rodu Radziwiłłów. Na wspomnienie zasługuje też Aleksander Kuczyński, prawnik Wiktoryna, żyjący w pierwszej połowie XIX wieku. Jego pasją z kolei były konie. Założył tu w Kruczewie stadninę koni arabskich i był przez jakiś czas prezesem Towarzystwa Wyścigów Konnych w Warszawie. Ten szczery patriota brał udział w powstaniu listopadowym. Był w sztabie generała Józefa Kłopickiego. Wystawił nawet z własnych funduszy oddział 60 strzelców. On też zatroszczył się o kontynuowanie prac przy komplekcie pałacowym w Kruczewie.
Po jego śmierci do żony Joanny Buczyńskiej, prababki świętej pamięci Beaty, pisał cykiem Kamil Norwid. Została odkryta bardzo obfita korespondencja, a ściśle mówiąc tylko listy poety do pani Anuczewy, która mieszkając w Dworku Syberia, czytała je zapewne pełne emocji i ciekawa wieści z Paryża. W czasie II wojny światowej pałac został całkowicie zrujnowany. Po wojnie za czasów władzy ludowej mieściło się w nim i kino, i sklepy, a w sali balowej urządzono magazyn nawozów. Świętej pamięci Beata Ostrowska-Hans i jej siostra Renata dowiedziały się, że po 1989 roku można podjąć starania o odzyskanie swego pałacu w Kurczewie. Nie wahały się ani chwili. Wróciły do Polski, zakupiły pałac za symboliczną złotówkę. Gdy go zobaczyły po raz pierwszy, zamarły z przerażenia. Stan pałacu był tragiczny. Po 1989 roku świętej pamięci Beata Ostrowska-Hans oraz jej starsza siostra Renata rozpoczęły żmudny proces podnoszenia pałacu z ruin. Trwał on wiele lat, a kiedy się to udało doprowadzić do szczęśliwego końca, to wybuchł pożar, który zniszczył dach i niemałą część pałacu 3 lata temu. Z wielkim niepokojem mogliśmy to widzieć w nocy z drugiczyna, patrząc w tym kierunku. Czyżby to taki właśnie był los tego miejsca, by ciągle przeprowadzać remonty i przywracać dawny blask? My patrząc z zewnątrz mówimy pałac w Kurczewie, ozdoba tej części Podlasia. Ale dla zmarłej hrabiny był to przede wszystkim dom. Kiedyś z wielką pasją oprowadzała gości po domu o kilkudziesięciu pokojach. Mówiła o złotej sali balowej, o sali chińskiej, saloniku pompejańskim, czarnym fortepianie, bibliotece i kominku z holenderskimi kaflami, o gabinecie ojca, saloniku mamy, łazience z ciepłą wodą, ogrzewanym piecem, wmurowanym w ścianę. Mówiła, że nigdy nie żałowała decyzji o powrocie do Polski i do Kurczewa. Nie mogła już zamieszkać nigdzie indziej. To były wspomnienia z dzieciństwa. Tu też były świadectwa wieloletniej walki o ratowanie tego pałacu. Walki zwycięskiej. Jakże by mogła spacerować w innym otoczeniu niż kurczewskie dęby i platany pałacowego parku. Ten pogrzeb, jak i każdy inny, przypomina nam, że do śmierci trzeba się przygotować, by nie zaskoczyła znienacka. Przypomina też, że trzeba strawionych pocieszać, trzeba z miłością stanąć blisko osób, które ta śmierć boleśnie dotyka, by nie czuły się osamotnione nad miarę, by to doświadczenie nie okazało się dla nich zbyt ciężkie. Przybyliśmy, aby swoją obecnością zapełnić choćby niewielki fragment powstałej pustki, by wymodlić im Bożą pociechę. Niech świętej pamięci hrabina Beata odpoczywa w pokoju i niech zamieszka na wieki w jeszcze piękniejszym pałacu niż ten w Kurczewie. Amen.